Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Jestem na żywo już, tak? 20. Bezradność wyuczona. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bezradności wyuczonej. Ja się nazywam Marek Staszko. Jeżeli słyszycie to echo, to śpieszę donieść Wam, że mówię z pustego gabinetu stomatologicznego. To są dosyć duże powierzchnie, więc echo się odzywa. Nie wiem, jak się tego pozbyć, to nie ma żadnego znaczenia. Czekam, aż się kilkoro z Was pojawi. Czekam na to, żebyście mi napisali, czy mnie słychać, bo podejrzewam, że mnie widzicie, ale podstawowa historia. Chcę wiedzieć, czy mnie słyszycie. Więc niech mi ktoś jakikolwiek znak da z Was, że tak, że słyszycie. Ja wiem, że z opóźnieniem troszeczkę to widzicie. Ale wolałbym być pewien, ponieważ temat jest w sumie ważny. Wiecie, ja mam z tym tematem pewien problem. On dla mnie jest względnie oczywisty. Dla mnie nawet bywa fascynujący z paru powodów. Po pierwsze, jestem lekarzem. Po drugie, biznesowo dla mnie bardzo fascynujący bywa. Ale on jest trudny dosyć. I jest dosyć ciężko tłumaczyć trudne tematy tak, żeby nie nudzić nikogo. Więc czekam na razie, niech ktokolwiek się odezwie. Ja chciałbym, żeby to dialog był. Ja nie chcę się mądrzyć, to nie chodzi o mądrzenie. Słychać, Joru. Super, super. Słuchajcie, czas jaki jest, każdy widzi, tak? No jest trudny czas, prawda? Nie spotkaliśmy się tu po to, żeby narzekać, ale możemy chłodnym okiem popatrzeć, powiedzieć, czas jest... Cześć Ilonko, cześć Danusiu, cześć Grażynko. Katarzyno, dzień dobry. Grażyna jeszcze raz, dzień dobry. Okej, okay. W miarę jak się będziecie pokazywać, będę się z Wami widać. Czas jest trudny i posłuchajcie, to co wszędzie widać co chwila, to widać bardzo dużo wypowiedzi, że zaczynają się depresje pojawiać, ostrzegają nas, że będzie jeszcze trudniejszy czas, będą problemy finansowe, będą problemy z pracą, czyli problemy z bezpieczeństwem tej pracy, będą problemy emocjonalne u ludzi, problemy zdrowotne, no to tu już jest absolutnie wiadomo, i że zaczną się pojawiać depresje do licha. Skąd te depresje? Dzień dobry, Elu. Parę, a raczej dobry wieczór, Elu. Parę dni temu wykłócaliśmy się. Maciek Maciejewski to jest niesamowity facet. Podał przykład gościa, którego spotkał. To był facet, z którym on kiedyś w szkole był. Spotkał się przypadkowo. Gość jest, no nie oszukujmy się, takim facetem, który stoczył się troszeczkę... Chciał 2 złote na bułkę, no widać na kilometr, że gość jest taki podziemny co nieco i dyskusja cała rozgorzała, bo Maciek go sklasyfikował jako no, faceta, który odpuścił całkowicie szansę, poddał się, a całe towarzystwo, które nie zna faceta, zaczęło go bronić, że Maćku, przecież ty nie wiesz, on może być w depresji i tak dalej. Może być w depresji, ja się zgadzam, ale słuchajcie, dawajcie, a znów po rosyjsku mówię, rozpoznajmy, skąd bierze się depresja, co za licho z tą depresją i co do licha z tą depresją akurat w tym czasie. Widzicie, lat temu, za 20 prawdopodobnie, jest taki facet, profesor psychologii, nazywa się Martin Peter Seligman i pracował nad bezradnością wyuczoną. Ja Wam dzisiaj o tej bezradności wyuczonej opowiem, ponieważ również na jej temat zaczynają ostatnio pisać i mówić, albo zaczyna się pisać i zaczyna się mówić. I posłuchajcie, no bezradność w ogóle, co to jest, no to wiemy, to jest człowiek sobie nie radzi, jest bezradny, inwalida jakiś, ktoś umierający, ktoś leżący, obłożnie chory, całkowicie taki, wiecie, co to ręką ani nogą nie rusza, ale również nie radzą sobie małe dzieci, noworodki sobie nie radzą, tak? I to nie tylko w świecie ludzi, ale w świecie zwierząt. Noworodki, czy też małe dzieci, małe zwierzęta wymagają opieki matki, czyli wiemy, że kiedy rodzimy się, jesteśmy totalnie bezradni. Nie możemy nic zrobić z wyjątkiem tego, że potrafimy sami oddychać i potrafimy strawić. Jeżeli ktoś nas nakarmi, strawić, wydawić też potrafimy i nawet jesteśmy w stanie głos siebie wydać. Cześć Andrzejku, cześć Jacku, tak? Dzień dobry Pani Katarzyno. Więc na pewno, ale to są rzeczy, których nie kontrolujemy na poziomie świadomości, po prostu to są odruchowe historie. Tym niemniej jesteśmy bezradni. Przy czym dziecko, kiedy zaczyna dorastać, zaczyna chodzić, zaczyna uczyć się mówić, to kiedy my obserwujemy takie małe dziecko, które jeszcze jest bezwarunkowym optymistą, czasami jeszcze cholerycznym przy okazji, no to to jest typ zdobywcy. On chce być kosmonautą, ona chce być księżniczką, najlepszym aktorem na świecie, różne pomysły ma. W dodatku to, co jest bardzo ciekawe,
to taki człowiek, taki mały człowiek kompletnie, bowiem jest w ogóle nie samokrytyczny, tak? Przecież to w zasadzie jest dla niego niedostępne, on ma to w nosie, dostępne czy niedostępne, on chce i on wierzy, że może. Zatem jak to się dzieje, że człowiek kończący studia już troszeczkę mniej wierzy, że może, albo nie idzie na studia, bo nie widzi żadnego sensu. Co po drodze się wydarzyło? No wiemy, co się wydarzyło. Wydarzyło się mnóstwo przygód, kiedy on usłyszał: tego nie wolno, tego nie wolno, tu jesteś durny, to jest głupi pomysł. Dwuja, ty ma tole, i tak dalej, i tak dalej. Tak dostawał po głowie od życia, ale również od bliskich sobie i od obcych sobie ludzi emocjonalnie i ktoś go programował. No programował go w sumie negatywnie, nie o tym dzisiaj będę mówić. Powiem wam, że zaczęto badać to zjawisko bezradności i okazuje się, że i dorośli dają się wpakować w bezradność i małe dzieci dają się wpakować w bezradność. O wszystkich badaniach nie będę wam mówić, ale opowiem wam o dwóch takich bardzo ciekawych badaniach. A, i jeszcze kiedy dorasta taki człowiek, który najpierw był optymistą, nagle zaczyna się zmieniać w pesymistę sytuacyjnego, tego nie można, tamtego nie można, no co ja mogę? Ile razy słyszeliście taki, tak, no słuchaj, no co ja mogę, tak? Bardzo często jest to zrzucenie z siebie odpowiedzialności, jak Poncjusz Piłat, umywamy ręce, co ja mogę, ale bardzo często oni mówią szczerze, ja tutaj nie mam żadnej możliwości wpływu. Dwa doświadczenia zrobiono, znaczy jedno to nie jest doświadczenie. Wiecie sami, jak się trenuje słonie. Bo przecież to jest powszechnie znana historia. Kiedy jest mały słoń, taki całkiem mały, zakłada mu się obręcz, zakładają mu obręcz na nogę, stalową obręcz, do tej obręczy łańcuch. Na tyle gruby łańcuch, że ten mały słoń nie ma kompletnie żadnej możliwości zerwać tego łańcucha. I ten łańcuch jest przyczepiony do czegokolwiek, umocowany gdzieś, tak? Ten słoń w tym momencie, przyczepiony łańcuchem jak pies do budy, oczywiście, że szarpie się, że próbuje, ale ni licho nic z tego nie wychodzi. Więc ten słoń w pewnym momencie jest warunkowany i on wie, że w momencie, kiedy ma nałożoną na nogę tą opaskę, tą obejmę i łańcuch, to w jakimś tam niedużym promieniu może się przemieszczać, ale jak dalej się szarpnie, to tego boli. Nie ma żadnego sensu, więc dopóki jest na tym łańcuchu, to po prostu spokojnie stoi. I kiedy on dorasta i cały czas jest przywiązywany, jest warunkowany w pewien sposób, to na koniec dochodzi do tego, że taki duży słoń zakładają takim dużym słoniom jakąś obejmę na nogę, którą już niekoniecznie do czegokolwiek przyczepiają. Czemu? Bo on jest tak uwarunkowany, że on wie, że posiadanie tej obejmy na nodze jest jednoznaczne z tym, że tam jest łańcuch i że ten łańcuch jest przyczepiony do czegoś, nie ma sensu się szarpać. I wiecie co? On już jest tak duży, że gdyby się szarpnął, to prawdopodobnie by to wszystko pozrywał, tak? Zwłaszcza, że wcale się nie zakłada im coraz grubszych łańcuchów. On jest uwarunkowany. Robiono ileś takich doświadczeń. Seligman robił doświadczenia następujące. Było pomieszczenie przedzielone ścianką, przez którą dawało się przeskoczyć, przedzieloną ścianką na dwie części. I w tym pomieszczeniu podłączone były do podłogi elektrody, puszczano prąd i tym psom, które tam psy puszczano, psom było bardzo nieprzyjemnie, ten prąd dosyć nieprzyjemnie na nie działał i oczywiście, że one chciały stamtąd uciec, przeskakiwały. Ale w momencie, kiedy przeskoczyły przez ściankę do tej drugiej części, tam też był prąd, to nic kompletnie nie dawało. Więc one na koniec poddawały się i po prostu leżały. Pomimo, że było im no, niespecjalnie wygodnie z tym prądem. Tak, on ich nie zabijał, ale on po prostu drażnił je. Po jakimś czasie to, co zrobiono, to wyłączono prąd w jednej części. Ale one nauczone doświadczeniem, że w tej drugiej też jest, prawdopodobnie w ogóle nie próbowały. I drugie doświadczenie, takie bardzo stare, o którym prawdopodobnie słyszeliście, kiedy do akwarium wpuszczono dużą rybę. No ryby duże jedzą małe ryby, najczęściej, tak? Przedzielono to akwarium przezroczystą szybą
I z jednej strony akwarium była ta duża ryba, z drugiej strony wpuszczono dużo małych rybek, które mogły być dla tej dużej ryby świetnym pokarmem. I ta ryba, jak była głodna, koniecznie chciała zaatakować te małe ryby, ale uderzała w szybę raz, drugi, trzeci. To prawdopodobnie dosyć bolesne było i uderzała, nic się nie udawało. W końcu przestała uderzać. Jak już była taka usłabiona, zabrano tą szybę. I ona w dalszym ciągu nie ruszyła się w stronę tamtych rybek. Ponieważ była taka apatyczna, to te małe rybki zaczynały pływać naokoło niej, ona w dalszym ciągu nie próbowała ich zjeść. Żadnej akcji nie było. O co w tym wszystkim chodzi? Śpieszę wyjaśnić. Bezradność pojawia się, kiedy my, zwierzęta, ludzie, jesteśmy długotrwale, to nie może być krótki bodziec, to jest długotrwały bodziec, wystarczająco długi, żeby nasza podświadomość, ale i świadomość przyjęła to tą informację. Jesteśmy narażeni na jakąś nieprzyjemną sytuację, przy czym nie ma możliwości uniknięcia tej sytuacji. Chodzimy do pracy, nie możemy znaleźć innej pracy, bo mieszkamy w miejscowości, gdzie nie ma innej. Mamy głupiego szefa, który nas wkurza, ale no co ja mogę zrobić? Szefa nie zabiję, szefa nie zmienię, on się nie zmieni. Z pracy nie mogę odejść, bo mam długi, nie ma w ogóle innej pracy, nie ma dokąd pójść. Rozkładamy ręce i cierpimy. Czyli w tej bezradności, która się pojawia, jest coś takiego, że my narażeni jesteśmy na długotrwały bodziec. Posłuchajcie, my właśnie mamy w Polsce bardzo groźny, długotrwały bodziec, który, nie oszukujmy się, niekoniecznie za chwileczkę zniknie. Tym długotrwałym bodźcem, który w tej chwili się pojawił, jest COVID. Przecież to jest od marca. I pamiętacie, myśleliśmy, że w kwietniu się skończy, potem, że się skończy jesienią, teraz może się skończy wiosną. No rebiata, nie oszukujmy się, to się po prostu nie skończy. Nie wchodzimy w medycynę, ale musimy to przechorować wszyscy. Jedni gorzej, drudzy lepiej. Licho jak z odpornością, to sobie poczytajcie, będzie. Tym niemniej zobaczcie, co dzieje się. Na początku ludzie byli przerażeni, później zaczęli podnosić głowę i przestali wierzyć. Teraz jak szpitale się zatykają całkowicie, ze służbą zdrowia jest problem. Z moich 10 kumpli lekarzy 5 jest w tej chwili chorych, tylko jeden się zaraził w szpitalu. Reszta zaraziła się albo od dzieci, albo od rodziny. Mój kumpel onkolog zaraził się od żony, która jest nauczycielką ze szkoły, to przytargała. On onkolog, świetny onkolog, tam są dziesiątki chorych, których on powinien leczyć, a on siedzi w chałupie w tej chwili, ale nie chcę tego krytykować, mówię o czym innym. Popatrzcie, co się dzieje, my straciliśmy nad tym kontrolę i nawet już nikt bojowo nie jest nastawiony, już jakoś nie ma, nikt nie biega i nie krzyczy, że to łamie nasze zdobycze konstytucyjne i nasze wolności, tak? Ludzie w zasadzie sami nie wiedzą, my czujemy, że to nam się wymknęło spod kontroli, a to jest totalna bzdura, bo być może to się rządowi wymknęło spod kontroli, ale nikomu z nas to się nie wymknęło spod kontroli. Po prostu trzeba się zacząć zastanawiać, co robimy. Tym niemniej, tak jak ten słoń, który ma poczucie, że nie ma wpływu na sytuację, czy jak ta ryba, czy jak ten człowiek gdzieś pracujący u głupiego szefa, który mówi, no co ja mogę zrobić, to my podświadomie sobie mówimy, no co my możemy zrobić? I tak jak na początku, nie wiem, 10, 15, 20, 30, 100, 300 zachorowań dziennie wpędzało nas w panikę, to mamy 20 tysięcy zachorowań dziennie, no ale co my możemy zrobić? Rozumiecie? Zaczyna się pewna bezradność rodzić to dotycząca tylko tego, ale popatrzcie, za chwileczkę się urodzi bezradność dotycząca miejsc pracy. Widzicie sami, co się dzieje, tak? Ludzie, którzy handlują kwiatami, sprzedają kwiaty, dostali właśnie w skórę. No dobrze, oni dostali w skórę. Ludzie pracujący w locie dostali w skórę. Moja znajoma nagle na przymusową emeryturę poszła. Co chwila widzimy kogoś, kto gdzieś odchodzi, mówimy, no co on mógł zrobić i jednocześnie sami troszeczkę przestajemy się przejmować, no bo jeżeli on, to być może i ja. I to jest bardzo niedobre, bo pojawiają się sytuacje, na które powinniśmy zareagować, ale nie reagujemy. Taka troszeczkę znieczulica się pojawia. Rozumiecie? Tak jak do smrodu się można przyzwyczaić, to my się zaczynamy przyzwyczaić do jakichś sytuacji.
Ja nie uważam, że to było dobre. Ja uważam, że to jest bardzo groźne, ale wróćmy do Seligmana, tak? Widzicie, ta nieszczęsna bezradność wyuczona pojawia się kiedy? No co ta ryba, w tej, co, jeżeli ryba ma głowę, tak? Czy u słonia, słoń na pewno jest inteligentny, co u nich w głowach pojawiło się, czy u psów, co u nas się pojawia? Pojawia się takie bardzo dziwne przekonanie, bardzo groźne, że w zasadzie nie ma kompletnie żadnego związku pomiędzy tym, co zrobimy, a tym, co się wydarzy. No cokolwiek zrobię, będę siedział, będę główkował, gdzieś będę dzwonił i tak nie ma innej pracy naokoło, to tylko tracę czas. No nic się nie zmieni. Mhm. Czyli my zapominamy, że istnieje taki mechanizm przyczyna-skutek. Na przykład zaczynam coś robić i cokolwiek robię, zawsze będzie jakiś skutek, ale jeżeli robię, bo jeżeli nie robię, no to go nie będzie, znaczy też będzie, po prostu nic się nie zmieni, tak? My przestajemy podejmować jakiekolwiek decyzje, bo nie widzimy sensu podejmowania tych decyzji, nie wierzymy, tracimy nadzieję, że te decyzje cokolwiek zmienią. Tok myślenia zaczyna się pojawiać następujący. Jestem w określonej sytuacji, ta sytuacja się zmienia. Nie żyję gdzieś sam, żyję w społeczeństwie, w określonym kraju, pracuję w określonym miejscu. Teraz z tą pracą są takie, a nie inne problemy, zamkną nas albo nie zamkną, będzie lockdown albo nie będzie lockdownu. Ze zdrowiem, no spotkam kogoś, nie spotkam, nie wiadomo co by nie się działo. Jedne zakłady kosmetyczne wierzą, że trzeba uważać, inne zakłady kosmetyczne, zdjęcia widziałem po prostu, jaja sobie robią i maseczka na brodzie, oni przyjmują pacjentki. No, Związek przyczynowo-skutkowy przestaje działać, ale my sobie myślimy tak, na dobrą sprawę nie kontrolujemy sytuacji. Sytuacja się zmienia, my tej sytuacji nie kontrolujemy. Ona jest poza naszą kontrolą, to nie my zmieniamy tą sytuację, to ktoś. Ktoś zmienia tą sytuację. To rząd zmienia sytuację, to jakieś szajki międzynarodowe, jakaś zmowa. To teraz z klimatem, nie kontrolujemy sytuacji, zmienia się klimat, jakieś rowale zaczynają się pojawiać. To jest poza moją kontrolą. Zaczynam sobie uświadamiać. Nie kontroluję sytuacji, ale jestem w samym środku tej sytuacji. Jeżeli nie kontroluję sytuacji, jasny gwint. No to czy coś się zmieni, czy nie zmieni? Diabli wiedzą, chyba się nie zmieni. Wiemy, że jeżeli my czegoś nie zmienimy, to nic się nie zmieni. No ale my nie kontrolujemy sytuacji. To nadziei nie ma żadnej. Wiecie co? Kiedy nadzieja zaczyna gasnąć, to jest bardzo niedobrze. Bo nadzieja na zmianę czegokolwiek to jest jedyny motor robienia czegoś tak naprawdę. Jeżeli ja mam marzenie i zaczynam pracować, zaczynam zdobywać nowy zawód, bo chcę coś dostać, to ja mam nadzieję, że jeżeli się czegoś nauczę i zacznę działać lepiej, będę mądrzejszy, nadzieję mam, to zdobędę. Nadzieja umiera ostatnia. Pamiętacie to? Ha! Bzdura! Bardzo często nadzieja umiera pierwsza. Gdyby nadzieja umierała ostatnia, to by była rewelacja. No, zaraz wam powiem, u kogo umiera ostatnia nadzieja. 30% ludzi jest takich, że u nich nadzieja umiera na samym końcu. Ale 70% bardzo prosto wypada z nadziei, więc patrzą, są poddani jakiejś sytuacji, widzą, że nie mają kontroli, myślą, że nie mają kontroli nad tą sytuacją, więc tracą nadzieję. Jeżeli tracą nadzieję, to rezygnują z jakichkolwiek prób i popadają powoli w apatię. I rezygnacja z tych jakichkolwiek prób i ta apatia prowadzi do bezradności. No nic nie zrobię. No wiesz jak jest. No co zrobię? No inflacja jest. No głupi rząd mamy. No zobacz co ci Rosjanie. I tak dalej. A ja tu biedny. I jeszcze mam kredyt we frankach francuskich. Frank podrożał. Nie ja jestem winien, że frank podrożał. No co ja zrobię? No od wsio. Jestem bezradny, czy stanie się jakiś cud. No pewno się nie staje, więc jestem w dołku. Kto jest na to najbardziej podatny?
na taki sposób myślenia. Czekamy, bo Grażynka coś napisała. Scenariuszy jest wiele, należy zmienić założenia i zareagować na ograniczenia. Jest co robić, chociażby pewne przerażenie jest przerabiane po raz pierwszy. Trzeba zmieniać scenariusz i do tego dojdziemy. Ale rozumiesz, oni nie zmieniają scenariusza. Oni założyli, zaraz wam powiem, jak do tego założenia dochodzą, no że oni, nie oni są reżyserem. W momencie, kiedy człowiek mówi, no jestem bezradny, co ja mogę zrobić, to jest jednoznaczne z tym, że oddaje możliwości sprawcze światu zewnętrznemu. Nie ma tych możliwości sprawczych, on nie może. To ktoś coś może zrobić i jak się może coś wydarzy, to będzie dobrze albo nie będzie dobrze. Teraz słuchajcie, jeżeli on długo w takim stanie trwa, to nawet później, jeżeli się zmieniają warunki, to on ich i tak nie zrozumie, ponieważ się uwarunkował jak ten słoń. Cienki do jakiegoś cienkiego drzewka przywiązany i nie wyrywa tego drzewka. Rybie zabrali szybę, psom z jednej strony tego pomieszczenia zrobili podłogę, która ich nie razi prądem, no uwarunkowani jesteśmy. Słuchajcie, normalnie nie jest tak, że każdy z nas jest narażony na popadanie w bezradność. Mnóstwo ludzi, to nie znaczy, że każdy, ale są ludzie, którzy są bardzo do tego predysponowani i to jest zrozumiałe. To są na przykład ludzie niepełnosprawni, ludzie, którzy żyją z barierami życiowymi, niezależnymi od siebie. Wiecie, jeżeli się żyje z barierami życiowymi, jeżeli jest się inwalidą i żyje się w kraju od silnej ekonomii, gdzie jest jakaś polityka wspierająca tych ludzi specjalnej troski, no to jest nadzieja i oni są radośni, rozwijają się, to są ludzie, którzy chcą żyć, ale jeżeli tak, nie może z domu wyjechać, bo windy nie ma, klatka schodowa za wąska, gdzieś krawężniki za wysokie, coś tam jeszcze, podwyżek nie może dostać, to ja się wcale nie dziwię, że ci ludzie zaczynają wchodzić w totalną apatię i w totalną rezygnację, czyli osoby niepełnosprawne. Osoby, które są długo bezrobotne. Wiecie, jak nie ma pieniędzy, no to się jest na łasce i nie łasce kogoś. Pieniądze są potrzebne do życia. Nie da się żyć bez pieniędzy. Nie mówię tutaj o lumpach, którzy, może kiedyś wam o tym opowiem, bo to jest bardzo ciekawy mechanizm, który jest wykształcony, tak? I tamci udają, że mają depresję, tak naprawdę są w czterech literach, czyli w tyłku, ale zaczynają się tam urządzać i bardzo często to jest takie cwaniactwo sytuacyjne. Oni są mistrzami w tych sytuacjach, tak? Gdzie 2 złote, gdzie 5 złotych, gdzie coś wypić, nawet jeżeli nie piją, gdzie się przekimać, gdzie, no i tak dalej. Natomiast słuchajcie, z tymi długo bezrobotnymi ludźmi, ja się wcale nie dziwię, że tacy ludzie, kiedy nie widzą możliwości wpływu, jeżeli tam, gdzie mieszkają, nie widzą możliwości znalezienia innej pracy, nie są na tyle odważni, żeby się ruszyć gdzieś pojechać, to nie Ukraińcy, którzy do Polski przyjeżdżają, czy też to nie to poprzednie pokolenie, które Polaków, które do Anglii czy do Niemiec wyjeżdżało, tak? I wiecie, co jest bardzo niedobrą rzeczą? Że na taką bezradność i na taką apatię są bardzo narażone osoby bezrobotne, długoterminowo korzystające z opieki społecznej i potrafiące dostawać tą opiekę. Czasami to jest cwaniactwo, to co robią Arabowie w tej chwili na zachodzie Europy, tak? Przyjeżdżają 5 dzieci, murzyni 10 dzieci, w Szwecji, w Norwegii, jak tam się nazywa, no dostają jakieś tam pieniądze od państwa, rosyjskie słowa mi cały czas zgubowane są, coś bardzo, bardzo śmiesznego, tak, i oni na tych wszystkich dodatkach, które dostają sobie bardzo doskonale żyją, ale to jest cwaniactwo. Natomiast ja mówię o tym, kiedy na przykład w naszym kraju, czy w kraju niekoniecznie silnym ekonomicznie, ktoś bezrobotny jest bardzo długo na... Opieka społeczna daje mu coś tak, że on nie umrze z głodu, bo coś dostaje, no wiecie, życie jest beznadziejne, ale jakieś jest i on sobie żyje od, tak, tu pójdzie na zupkę, tu jakieś tam jakąś kurtkę dostanie, tu coś. Kasy najczęściej nie dostają, bo boją się w opiece, że oni to przepuszczą poprzez butelkę, przez szyję, ale jest jedna rzecz i to jest, jak ja to mówię, to ludzie się strasznie wkurzają. Widzicie, niedobrze jest, kiedy takim ludziom się coś tylko daje po to, żeby oni jakoś funkcjonowali, ale jednocześnie nie uczy się niczego, czyli dostają rybę zamiast dostać wędkę, tak? Jest takie powiedzenie, że litość rodzi biedę.
Ludzie mówią, co ty gadasz, jak litość rodzi biedę? No po prostu tak. Że człowiekowi, on wpada w tą apatię, on na nic nie ma wpływu, ale jeść dostanie i coś tam jeszcze dostanie i on więcej nie chce. I jego ambicje, które na początku być może go rozpierały, się wkurzał, siadają. Ja się nigdy nie, znaczy lituję. Ja się lituję nad ludźmi, ale nie uważam, że to jest jakiekolwiek rozwiązanie, tak? I ja raczej, jeżeli ktoś ode mnie chce jakieś pieniądze, no jeszcze, bo nie mieszkałem, to mówię, masz tutaj 5 dych i skop mi ogród, czy coś tam, masz tu kosiarkę, pokosz, coś zrób, chłopie, zarób. Chodzisz, ruszasz się. Próbować w jakikolwiek sposób aktywować, tym niemniej rozumiecie. Podatni są, co jest normalne, ludzie przewlekle chorzy, ludzie z patologicznych rodzin, ludzie, którzy gdzieś jakieś nieszczęścia w dzieciństwie spotykali, ludzie, które osoby stłamszone w dzieciństwie, osoby idące z wielkim bagażem psychicznym, osoby bezrobotne, tak? No dobrze, ale przecież my teraz pogadajmy nie tylko o tamtych ludziach. Bo czemu w tym momencie krzyczą wszyscy, że za chwileczkę będzie od jasnej anielki depresji? Dlatego bezrobotny nie powinien dostawać żadnych pieniędzy, chyba że coś zrobił. Oczywiście, Romku, zgadzam się całkowicie, tak? Jeżeli dostaje pieniądze, to my go jeszcze bardziej... To jest pieniądze, które dostaje ode mnie bezrobotny, to jest nagroda za to, że nie chce mu się nic zrobić. Bo ja rozumiem, kiedy przychodzi to, czego uczą się na zachodzie małe dzieci. Przylatują, czy mogę wymyć panu samochód? Nie wiem, czy teraz tak jest, ale było. Czy mogę panu skopać ogród, czy coś tam? Czy mogę babci przynieść zakupy? Jestem kreatywny, chcę zarobić. A co innego przychodzi ktoś i mówi, daj mi. Teraz ja mu daję i on wie, że po jaką cholerę napracować, kiedy zamiast pracować i siedzieć, to on może wyciągać rękę. Grażynka coś napisała. To są wygodne przyzwyczajenia i błędne tłumaczenia takiej postawy. Przecież naraz mija, a chęć zmiany na lepsze. Gdzie? Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast z tymi cwaniakami, którzy wyciągają rękę, to jest ich sposób na życie. Oni mówią, jaki ja biedny, nieszczęśliwy. Natomiast naprawdę oni taki serial rozgrywają, tak? Nie absolutnie wszyscy, ale większość. 70% ludzi reaguje na te wszystkie niedogodności, które się pojawiają. Czyli za chwileczkę 70% ludzi będzie w dołku i dużo depresji się pokazuje. Ale czemu 30% jest na to odpornych? I to jest właśnie to, co zbadał Seligman. Zaczął to badać. Zaczął się zastanawiać, co dzieje się pomiędzy momentem, kiedy zmienia się środowisko, było czerwone wino, a teraz jest tylko biała woda. To jest akurat z bardzo dobrymi aminokwasami. Aminokwasy są potrzebne, jak się ćwiczy. Słuchajcie, zmieniło się coś. Jestem w innym miejscu i ktoś mówi, no i co ja teraz mam zrobić? Nie mam możliwości wpłynięcia na to. A inny mówi, nie, mam możliwość wpłynięcia i próbuję jednego, drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego rozwiązania. U pierwszego nadzieja umiera pierwsza. Mówi, no... A drugi mówi, moment, co jeszcze? I to, i tamto, i śmo, i owo, tak? Optymista, pesymista, można było powiedzieć. Słuchajcie, tam jest jedna rzecz. Chodziłem na przystanki autobusowej i pomagałem wysiadającym paniom zanosić zakupy do domu i czasami coś wkładał. No, proszę bardzo. Super, nie? Seligman zbadał to i zobaczył, że naprawdę jest bardzo ciekawy mechanizm. Że jeżeli zmienia się sposób, jeżeli nas spotyka coś niedobrego albo coś dobrego. Ile razy słyszeliście takie powiedzenie, że nieważne, co ciebie spotyka, nie aż tak ważne, jak ważne jest to, jak ty na to zareagujesz. Ja myślę sobie, o co chodzi? To znaczy co, jak ktoś mnie obrazi, to jest ważne, czy dam mu wpysk, czy nie dam mu wpysk. To nie do końca o to chodzi. To raczej, ja tak myślałem, że tak jest, tak? I to raczej chodzi, ktoś mi powie coś złego, to ja mu mogę odpowiedzieć coś złego. Albo ktoś mi da wpysk, a ja mu nadstawię drugi policzek. Nie, to nie tak. To nie w tą stronę w ogóle idziemy. Widzicie, jak coś się zmienia i jakieś okoliczności nas dotyczą zmieniające się, to teraz zanim my zareagujemy, to tylko na komara, który mi brzęczy nad uchem, to ja reaguję nie zastanawiając się. Ręka leci, bo już wiem, że zaraz mnie skubaniec będzie chciał gdzieś tam ukłuć, tak? Ale jeżeli zmieniają się okoliczności, to zanim ja przyjmę postawę, że nic nie mogę zrobić, czy mogę coś zrobić, to ja po drodze zaczynam myśleć. Patrzeć na to, co się stało, tak?
Jeden patrzy i dochodzi do wniosku, że nic nie może zrobić, a drugi patrzy i mówi, no może pokombinować. Jak dokładnie to wygląda? Widzicie, to tak naprawdę programuje nas do albo działania, szukania wyjścia, albo do poddania się apatii, rezygnacji i utraty nadziei, sposób, w jaki my wyjaśniamy sobie niektóre sytuacje. I to jest fascynująca absolutnie historia, ponieważ okazuje się, że 70% ludzi wyjaśnia sobie to wszystko w pewien określony sposób, a 30% w całkowicie inny. Uch, ty! Ja pamiętam, jak przeczytałem to, koniecznie zdobędźcie tą książkę, ona się nazywa Bezradność wyuczona, w dopisku optymizmu można się nauczyć. Za 30 lat temu to czytałem, dawno, dawno. Gdzieś zgubiłem, nie mam tej książki. Widzicie, ten sposób wyjaśniania sobie i powodzeń, i niepowodzeń ma na trzech płaszczyznach sobie to wyjaśniamy. Nawet jeżeli nie wiecie, to dokładnie tak to robicie. Każdy z nas to robi, trzeba było sobie test zrobić. Pierwsza historia taka, że cokolwiek nam się zdarzyło, kiedy my sobie interpretujemy to, co się zdarzyło, to zastanawiam się nad zasięgiem tego, nad stałością i nad personalizacją. Nad trzema rzeczami. I teraz dam wam jakikolwiek przykład. W szkole. Czy na uniwersytecie. No, gdzieś uczymy się. I człowiek dostał banie. Nie zdał egzaminu. I teraz można sobie to tłumaczyć na parę rzeczy, na parę sposobów. Jeżeli o zasięgu będziemy mówili, to on może sobie powiedzieć, no ja w zasadzie mój łeb nie nadaje się do niczego, ja się bardzo źle w ogóle wysycam wiedzą, no dostałem banie, za chwileczkę dostałem banie jeszcze, no po prostu tak jest, tak? Gdziekolwiek nie pójdę, wszystko spierniczy, czy to będzie medycyna, czy to będzie architektura, czy to żaden ze mnie student. To jest zasięg uniwersalny. Moje niepowodzenie ma zasięg uniwersalny. Po prostu jestem do niczego jako student. Jedni tak sobie tłumaczą. 70% ludzi sobie tak tłumaczy. Natomiast 30% ludzi tłumaczy to sobie całkowicie inaczej. W sprawie zasięgu 30% ludzi mówi, jestem świetnym studentem, tylko mam umysł ścisły. A tutaj akurat mamy ten jeden przedmiot, który jest totalnie nie wiadomo o co chodzi, jakieś bzdury, jakieś przepisy, których muszę się na pamięć nauczyć, to w ogóle nie w głowę. Ja w tym, dokładnie w tym, ograniczone. W tej jednej rzeczy jestem słaby, w innych jestem dobry. No cóż, jestem słaby, pewno trzeba będzie się jeszcze mocniej pouczyć, nie? Nie ma żadnego problemu. No, dostaję, biorę tą dwóję na klatę, to nie moje. Nie mój przedmiot. Czyli rozumiecie, ktoś sobie wmawia, że w ogóle we wszystkim, to jest uniwersalny zasięg porażki. Cokolwiek nie zrobię, jest tak? Ktoś otwiera biznes, poniósł porażkę, mówi, ja się do żadnego biznesu nie daję, nie? Drugi ponosi porażkę, mówi, no tak, ale ja otworzyłem biznes w branży, na której ja się nie znam, trzeba było się za inną wziąć i ten zasięg jest u niego ograniczony, mówi, zmienię branżę, odniosę sukces. Jasne, to jest pierwsza historia. Zasięg. Tłumaczymy sobie zasięg i to tłumaczenie albo nas dołuje, albo usprawiedliwia. Albo mamy dołowanie, albo usprawiedliwienie siebie. Usprawiedliwienie jest jednocześnie zachętą do kolejnej próby. Stałość. Padł mi biznes, albo dostałem banie z egzaminu. I jeżeli to będzie stałość pod tytułem zawsze albo chwilowa, to jeżeli chwilowa i ja dostałem banie z tego egzaminu, to nawet jeżeli wiem, że to jest nie mój przedmiot, to ja dostałem banie, bo po prostu się opierniczałem przez pół roku. Wczoraj wieczorem zacząłem się uczyć, a jeszcze ktoś przyszedł mi przeszkadzał. No, następnym razem pójdę na poprawkę, posiedzę tydzień i dam radę. To się tylko teraz złożyło, ponieważ takie okoliczności. Spierniczyłem coś tam. Nie ma żadnego znaczenia. Chwilowe. A ten, który sobie wmawia, że w ogóle się do tego nie nadaje, no to myśli sobie, jasny gwint, to jest w ogóle nie mój przedmiot. To ja pewno następnym razem jak pójdę, to znów go nie znam. A później to mi się na mnie wkurzy, ten wykładowca i w ogóle mnie utnie. Czyli zawsze. Czyli popatrzcie, jakie cuda się dzieją u nas w głowach. Tłumaczymy sobie, że do jednego się nie nadają, albo w ogóle do niczego się nie nadają. Tłumaczymy,
że do jednego się nie nadaje, że teraz mi nie wyszło, dlatego że po pierwsze nie przygotowałem się, tak? I nie przychodzi mi do głowy, że się nie nadaje. Pewno się nadaje, ale się nie przygotowałem, bo jeżeli się nie nadaję i się nie przygotowałem, to nawet jeżeli się przygotuję, to też nie wyjdzie. Czyli mamy stałość, ale jest jeszcze jedna rzecz. I to jest bardzo ciekawe. Personalizacja. Personalizacja. Ja to mam. Przyznaję się, ja to mam. Ja lubię się mądrzyć. Jak coś nie wyjdzie, to nigdy nie jest moja wina. To przez kogoś. Wszystko byłoby dobrze, gdyby oni nie spierniczyli czegoś. Gdyby coś tam się nie wydarzyło. Personalizacja może być zewnętrzna, bądź wewnętrzna. Zewnętrzna jest, no, oni. Oni. Nie ma problemu. Jeżeli ich zmienię, trafią w inne środowisko, to wszystko się będzie wydarzać dobrze. To nie ja. Ja zrobiłem wszystko dobrze. Głupi szef, głupia ekipa, w której jestem. A z kolei pesymista powie, no, nie udaje się, bo ja taki po prostu jestem. Więc popatrzcie teraz, jakie my tutaj mamy przedziwne kombinacje. Narysujcie sobie to kiedyś, tabelkę sobie zróbcie. O, taką tabelkę sobie zróbcie. Taką. Teraz widzicie ją do góry nogami, ona tutaj jest. To będzie 9 pól, 9. Napiszcie w lewym polu od góry, w lewej kolumnie. Zasięg, stałość i personalizacja. I u góry będzie zasięg ograniczony i uniwersalny. Stałość będzie chwilowa albo zawsze, coś się wydaje. I personalizacja będzie albo zewnętrzna, albo wewnętrzna. I co robi optymista? Optymista, jeżeli jest jakaś durna sytuacja, gdzieś go przywiązali, coś się dzieje z jakimś COVID-em, z jakimś bałaganem na rynku, to on sobie myśli, moment. To po pierwsze nie dotyczy całej gospodarki, po drugie nie dotyczy absolutnie wszystkich ludzi, tylko tych, którzy mają choroby współistniejące, u nich z tym będzie problem. Nawet jeżeli zachorują, to jestem zdrowy, to bardzo szybciutko to przejdzie, nabiorę odporności. Tak sobie myśli optymista, że to nie musi mnie dotyczyć. Być może, a być może nie. Druga historia, nawet jeżeli ten COVID czy cokolwiek innego jest, to jest chwilowe, za chwileczkę się zmieni i kolejna historia, skoro ja tego nie tworzyłem, to ja mogę gdzieś pojechać, nie wiem, gdzie, do Tajlandii, cokolwiek, uciec z tego. Ja mogę coś zrobić. Optymista patrzy na to wszystko, ocenia i myśli sobie, bez względu na sytuację, która jest, ja mogę coś z tym zrobić. Ja zmienię scenariusz, to jest to, o czym Grażynka mówiła, zmienię scenariusz, coś wymyślę, rybiata, nie może być bez przerwy podwozem, będzie w pewnym momencie na wozie, tak? Nie mogą wszyscy dostawać w skórę, pieniądze wszystkie z rynku nie wyparują, gdzieś te pieniądze u kogoś będą, więc być może u mnie, ja sobie poradzę, to robi optymista. Ja optymista w ten sposób działający nigdy nie pozbawia się mocy sprawczej. Nigdy nie oddaje reżyserowania swojego życia w cudze ręce. Jego życie? Wierzy w siebie. Sytuacja jest sytuacja. Jakiś objazd, zrobimy coś, szuka, rozgląda się. To robi optymista. Nie popada w żadną bezradność wyuczoną. Jeżeli macie ludzi naokoło siebie różnych, a macie, to widzicie, że są ludzie, którzy się po prostu nigdy nie poddają. Tu mu coś nie wyszło, tam mu coś nie wyszło, tam mu coś nie wyszło. Dziesiątki różnych rzeczy robi. Tak jak 4 lata temu za medycynę estetyczną się wziąłem. Licho wie po co i na co. No coś mi mówiło, że to jest pora, że powinienem się za to wziąć. Kiedyś wam o tym opowiem, tak? A pesymista powie, no jasny gwint, no nie mam na to wpływu. Cholera, to za chwileczkę wszystkich dotknie. No i zaczyna się marudzenie, tak? A jeszcze ja sobie nie radzę w takich sytuacjach i to jest ta lipa, tak? Czyli sposób wyjaśniania, w jaki sposób sobie wyjaśniamy to, co się dzieje, programuje nas. Czy wy sobie z tego zdajecie sprawę, że nie musicie się tak zaprogramować? Możecie się tak zaprogramować. Czemu częściej ludzie się tak programują? No temu, że w szkołach i w rodzinach i w nich chodzi, gdzie po drodze nas po prostu tak zaprogramowali. Ty baranie, znów dostałeś palę. Dostałeś 3, a tamten dostał 5. To rewelacja, tak? Porównywanie dzieciaka z kimś. Programujemy go. Robimy mu strasznie niedobre kuku. Z którego on potem się będzie jakieś
sytuację, związek jakiś zerwany, ktoś miał nadzieję na, nie wiem, na małżeństwo, na cokolwiek, chłopak z dziewczyną chodzi, dziewczyna go rzuca. Czy chłopak rzuca dziewczynę, nie nadajesz się do niczego i tak dalej. Programowanie. Stąd aż 70% ludzi tak negatywnie na to wszystko patrzy i te 70% ludzi wpada w tą bezradność, taką sytuacyjną, nabytą, wyuczoną bezradność, bo pamiętajcie, że jeżeli się źle zaprogramujemy, to przestajemy działać. Wpadamy w apatię i nie czujemy, że cokolwiek jesteśmy w stanie zmienić. I to działa bardzo prosto tak. Okoliczności, które nas dotyczą, negatywne jakieś, nasz głupi sposób, ten pesymistyczny wyjaśniania, pcha nas w bezradność, sami się utwierdzamy, że jesteśmy bezradni, a jak jesteśmy odpowiednio długo bezradni, to mamy jeden krok do depresji. Jeden krok. O depresji dzisiaj nie będziemy mówić, bo to jest bardzo wielki temat. To już wymaga leczenia specjalistycznego. Bezradność nie wymaga leczenia specjalistycznego. Depresja na pewno. Tu już muszą wchodzić lekarze, psycholodzy, tak? Żeby coś z tym zrobić. Ale zrozumcie, tak wygląda cykl i nie ja to wymyśliłem, to wymyślono. Że to są, bez względu na to, co się dzieje, to, co my myślimy. I teraz dopiero, mam nadzieję, rozumiecie, o co chodzi w tym powiedzeniu? Nieważne, co nam się przydarza. Ważne, jak my na to zareagujemy. Nie na zasadzie, czy damy w mordę, tylko jak my to trawimy i jakie my wnioski z tego wyciągamy. Czy to jest dla nas lekcja? Czy to jest dla nas bodziec, żeby zmienić kierunek? Czy też to jest nokautujący cios? Ale to od nas to wszystko zależy. To jeżeli to od nas wszystko zależy, to po pierwsze, czemu ja wam o tym mówię? Po drugie, jakie są rozwiązania? No ja mówię wam o tym z jednego powodu. Jest źle i będzie coraz gorzej. Co nie znaczy, że każdemu z nas będzie coraz gorzej. Być może trzeba będzie się przebranżowić, coś zmienić, jakieś ruchy wykonać, ale ja wam mówię o tym z jednego powodu. Z tym można sobie poradzić. Nawet jeżeli czujemy się, bo Seligman to robił, oni wyciągali ludzi z tego, robili badania i patrzyli, w jaki sposób to można zrobić. I jak zaczęli pokazywać ludziom jakieś możliwości wyjścia z tego, to odkryli jeszcze jedną rzecz, że muszą troszeczkę pokombinować, jak mają ludzi wyciągać z bezradności, ponieważ bezradność oślepia. Jak oślepia? No widzicie, kiedy człowiek, i to jest również to jest ten sposób tłumaczenia sobie, kiedy ten słoń, czy ta ryba, czy ktokolwiek by już wiedział, że nie ma żadnej możliwości zareagowania na te złe bodźce i no po prostu jego rolą jest cierpieć, tak? To później, jak zmieniło się środowisko, to on nie widzi. Ta ryba w pewnym momencie leżała już na dnie słaba. Ryby pływały koło niej, leżała z otwartym pyskiem, ale prawie, że jej do tego pyska wpływały, wystarczyło zamknąć to i ona tego nie widziała. Rozumiecie, człowiek, który jest długo w bezradności, zaczyna cierpieć na deficyt poznawczy. On nie rozpoznaje żadnych sytuacji, żadnych możliwości. Och ty, on tego nie rozumie w ogóle, co się dzieje naokoło niego. Jak gdyby jego percepcja gdzieś zadziała się całkowicie. To jest szokująca historia, ale to tak działa. Czasami do takiego człowieka coś mówicie, podpowiadacie mu jakieś rozwiązanie, on na was patrzy i wy widzicie, że on was kompletnie nie rozumie. Żadna priwiet, o czym przyjemno widzieć ciebie. No ja nie znam, ty ponimajesz polski język? No niczego, хорошо, co ty zjeść? Czyli my już wiemy. Bezradność oślepia. Och ty. Bezradność robi jeszcze jedną rzecz. Daje totalny deficyt motywacji. Nawet jeżeli komuś podkładamy pod nos jakieś rozwiązania, to mu się nie chce. On nawykowo już wie, że on nie ma wpływu na to, co się będzie działo. I teraz nie widzi tutaj możliwości, która jest dla nas oczywista. On jej nie widzi. Z jednej strony nie widzi, z drugiej strony niespecjalnie ma motywację do zrobienia czegokolwiek. Jest jeszcze jedna bardzo
trudna w tym wszystkim rzecz, jest bardzo duży deficyt emocjonalny. Ci ludzie, którzy wchodzą w taką bezradność, z jednej strony, jeżeli dzieje się coś złego i jest potem jeszcze bardziej złego, to oni już nie reagują na to. Przyzwyczajeni są do bólu, powinni się wściekać, nie wściekają się. Nie? Te emocje nie są takie, wiecie, jak u mnie są. Jak się wściekam, to się wściekam, jak się cieszę, to się cieszę. Tak? A oni są bardzo wypłaszczone, to wszystko u nich jest. Z jednej strony jest brak gniewu, brak agresji, brak jakiejś złości, żeby coś zrobić. Z drugiej strony jest brak radości, brak uśmiechu. No to robi z nas apatia. To się nazywa apatia, tak? Jesteśmy apatyczni. Teraz, czy z tym można coś zrobić? Oczywiście. I dlatego rozmawiamy. Z jednej strony rozmawiamy dlatego, żebyście zrozumieli, że jeżeli nie zaczniemy wszyscy kontrolować tego, jak my sobie wyjaśniamy sytuację, no to posłuchajcie, a jeżeli jeszcze przez 2 lata taki bałagan będzie? Na przykład. Miał być przez miesiąc, potem przez 5 roku. Nie wiemy, co będzie. Mówię, a może jeszcze jakieś wirusy przyjdą? Co, jeżeli? Czyli musimy kontrolować swój sposób myślenia, bo tym naszym sposobem myślenia, jak sobie wyjaśniamy sytuację, i to nam daje, pink to jest po rusku, pinka nam daje, to nam daje kopa, żebyśmy cokolwiek zrobili, to my, jeżeli reagujemy, wiemy, zareagujemy, okej, okay, nie ma żadnego problemu, to jest dla nas szczepionka. Żebyśmy nie wpadli, zanim w depresję, to najpierw w bezradność jakąkolwiek. I jeżeli chcemy, to jest nasze bronienie się, tak? Natomiast jeżeli już czujemy, a uważajcie, no dzisiaj nie wszyscy moi znajomi mnie oglądają, ale wiecie co, no przecież ja rozmawiam naprawdę z dosyć dużą grupą osób na Facebooku i ja mam wokół siebie naprawdę całą kupę ludzi, którzy stracili nadzieję. Którzy mieli firmy, teraz pracują gdzieś tam w Lichowie, gdzie nie będziemy się nad tym zastanawiać, jest niedobrze i pomimo, że próbuję ich troszeczkę tam ukłuć, nie, ja już się poddałem, uch ty. W leczeniu takich sytuacji, jeżeli macie wokół siebie kogoś takiego, albo jeżeli sami jesteście w sytuacji, kiedy naprawdę nie widzicie wyjścia, to pierwsze, co trzeba zrobić, to zbudzić nadzieję. Trzeba ją zbudzić. Jeżeli nie ma nadziei, nadzieja ma gigantyczną siłę. Jeżeli nie ma nadziei na zmianę i nie ma nadziei w ogóle, że pojawi się jakaś możliwość, no to jest lipa, nie? Zbudzić nadzieję. Budzimy nadzieję i robimy jeszcze jedno, że trzeba zmienić ten nieszczęsny sposób tłumaczenia sobie. Tak? Czemu ty sobie mówisz, że jesteś we wszystkim zły? Czemu ty używasz słowa zawsze mi się nie udaje? Czemu używasz każdy poniedziałek jest zły, co za debilny tekst? Albo piątek jest cudowny, jeszcze debilniejszy tekst. Piątek jest piątek, sobota jest sobota, poniedziałek jest poniedziałek. Chodzisz do roboty, no chodzisz, no i co z tego, tak? Szkolimy się, trenujemy, pracujemy online, udzielamy towarzystwo online, zmieniamy zawody i przede wszystkim chowamy się zdrowo, a jeszcze piszemy wiersze i malujemy i tak przetrwamy niezmarnowanie. Czy mi się to tworzy? Niezmarnowanie. Oczywiście, że tak. Więc rozumiecie, jeżeli chcemy sobie z tym poradzić, jeden nadzieję trzeba sobie przywrócić. I teraz uwaga, opowiem Wam, jak to wszystko zrobić można, to nie jest trudne. Jest parę rzeczy, które trzeba zrobić. Kilka. I te rzeczy w zupełności każdy z nas jest w stanie zrobić. Ciężko jest to zrobić samemu. Dużo łatwiej jest to zrobić gdzieś z kimś, przy kimś, czy w jakiejś grupie, gdzieś być w jakiejś pozytywnej społeczności, w pozytywnym środowisku. Ale kiedy już chcemy przywrócić nadzieję, to numer jeden, bo to jest cel, przywrócić nadzieję. Nadzieja nas popchnie, tak jak w czasie wojny ludzie walczyli o wolność i mieli nadzieję, że wygrają. Gdyby wiedzieli, że nie wygrają, że ich wszystkich wystrzelają, zagazują, to po jaką cholerę walczyć, tak? Ale oni mieli nadzieję, no i wygrywali dlatego. Oczywiście ofiary po drodze padały, no ale tak to jest. Czyli zmieniamy sposób tłumaczenia, oglądamy tą tabelkę i zaczynamy się zastanawiać, zaraz. I kiedy już zaczynamy nad tym pracować, albo sami, albo z kimś, to punkt numer A. Odbuduj
pozytywny wizerunek samego siebie. Nie ma znaczenia sytuacja. Zastanów się, jaki ty jesteś. Siedź i myśl. Co ja takiego potrafię zrobić i co ja zrobiłem? A, w szkole najlepiej z wszystkich biegałem. O, kiosk jakiś w szkole założyłem. Handlowałem tym, tamtym. Przypominaj sobie wszystkie swoje przewagi, wszystkie swoje dobre cechy. Wchodzą mi w głowę języki. Jestem towarzyski. Nie mam problemów z rozmawianiem z ludźmi. I dalej przypominaj sobie sukcesy. Skończyłem studia, mam wspaniałą rodzinę, mam fajnego dzieciaka. Tak? To dziecko mnie kocha, ja kocham to dziecko. Wszystkie po kolei sukcesy, które masz, małe i duże. Przypominaj sobie wszystkie. Uwaga, nie koncentruj się na błędach. Wyrzucamy błędy. Nie potrzebujemy w tym momencie. Wszystkie swoje przewagi. Chciałem schudnąć, schudłem. Chciałem przytyć, przytyłem. Chciałem się podciągać na drążku, podciągam. Nauczyłem się grać na instrumencie i coś tam jeszcze. A w ogóle powiedzieli mi, że się ładnie ubieram, czy no i tak dalej. Tak? Wrzucamy do naszego, do naszej torby z wizerunkiem siebie wszystko, co tylko się da pozytywne. Pozytywne, pozytywne, pozytywne. Numer jeden. Numer dwa. Trzeba zacząć wymyślać jakąkolwiek akcję, coś i zacząć tworzyć małe sukcesy. Rozwiązać trudną krzyżówkę. Przeczytać książkę w obcym języku. Zacząć się uczyć języka i mieć i poznać więcej słówek. Nie bać się zacząć coś tam gadać. Tak? Schudnąć o kilogram. Zrobić szpagat. Obiecać sobie, że przez dwa dni nie będę używał negatywnych, brzydkich słów. To jest trudne. Tu was zaskoczyłem, co? I zrobić to. Założyć czerwoną gumkę na rękę i się łapać na negatywnych, myślać ich wstrzelać w rękę, kontrolować myśli. Małe sukcesy, małe sukcesy, małe sukcesy. Mam zadzwonić do kogoś? Zamiast się bać, łapię słuchawkę od razu. Od razu i od razu dzwonię. Nie wyszło, nie ma żadnego znaczenia, ale zadzwoniłem. Nie załatwiłem sprawy, ale zadzwoniłem, nie bałem się. Małe sukcesy i te małe sukcesy trzeba wzmacniać pozytywnie, a wzmocnienie pozytywne małego sukcesu to jest poklepanie się po ramieniu. Brawo ty! A jeszcze lepiej, jak mamy wokół siebie przyjazną duszę, która nam powie, jesteś kozak, wierzę w ciebie. O, tak. Czyli przypominamy sobie sukcesy, które odnosiliśmy, odnosimy jakieś małe sukcesy, nagradzamy się. To nagroda to jest trenowanie samego siebie, przecież tak się psy trenuje. Jak zrobił to, co mam zrobić, to chrupka dostaje, tak? Koty tylko nie dają się wytrenować, bo no ale to inna historia. Więc kiedy sami siebie trenujemy i sami siebie nagradzamy, to rozumiecie później, patrząc tą nieszczęsną tabelkę, gdzie my sobie wyjaśniamy jakieś niepowodzenia, to my zaczynamy patrzeć z troszeczkę innego punktu widzenia, bo my wypraliśmy sobie mózg, kolejny bardzo ciekawy termin, bo wam piorą mózgi. No i jasne, przecież trzeba wyprać te nieszczęsne mózgi zagnojone tymi durnymi ideami, zakazami, nakazami, negatywizmem. No to nie ma zmiłuj się. Nic nie zadziała, jeżeli tego nie zrobimy. Aha. Czyli buduje pozytywny wizerunek siebie samego, ale nie na zasadzie wmawiania sobie jestem świetny, jestem świetny, jestem świetny, tylko szukam dowodów. To zrobiłem dobrze, teraz to zrobię, a może jutro upiekę ciasto, super wyszło ciasto, jestem dobry w ciastach i tak dalej. Wzmacniamy to, wzmacniamy, wzmacniamy, ale zdajemy sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. No rybiata, trzeba zacząć się rozwijać. Trzeba zacząć pozytywne książki czytać. Trzeba jakieś webinary słuchać. Trzeba jakichś wykładowców. Trzeba zacząć rozwijać rozumienie tego, co się dzieje. My musimy zrozumieć, co się dzieje. Wy pamiętacie ten eksperyment Zimbardo? Jak zamknął ludzi w więzieniu, poczytajcie sobie, to były dopiero cyrki. Jak zamknął ileś osób na uniwersytecie, zrobili więzienie w piwnicy, jedni byli więźniami, drudzy byli strażnikami. Strażnicy tak się wczuli, że po prostu w sadystów się pozamieniali. Tak? Więźniowie w depresję popadali.
Oni nie wiedzieli, że to jest eksperyment, na czym ten eksperyment polega. Później ich wyciągali z tego lekarze i później jak to towarzystwo zrozumiało, że to był eksperyment i zrozumiało, jak można zmanipulować człowieka, jak człowiek sam się może zmanipulować, ta manipulacja polegała na tym, że wśród grupy strażników najpierw jeden zaczął świrować, potem drugi, potem trzeci. Oni jeden od drugiego zarażali się tym jakimś durnym zachowaniem i myśleniem. Tak? Więc jeżeli tak jest, jak już zrozumieli, powiedzieli, to jest dla nas gigantyczna broń. Wiemy, czego później unikać. Aha. To jeżeli tak jest, to my musimy czytać książki. Wy, ja. My musimy porządne filmy oglądać. My musimy oglądać filmy z biografiami ludzi, którzy zwyciężają. Patrzeć na sportowców, którzy sobie radzą. Ja uwielbiam patrzeć na głos dzieci. Ach, głos to jest polski program. No na te wszystkie Voice i drugie, gdzie wychodzą ludzie, którzy w zasadzie nie wiadomo co jest i nagle zaczynają się przybijać. I lubię oglądać zwycięzców. W dowolnej branży. Nie ma żadnego znaczenia. Lubię oglądać, jak zaczyna się ktoś uczyć na instrumencie i zaczyna grać, tak? I słuchać, co było po drodze. Uczymy się i rozumiemy mechanizmy. Mamy się rozwijać i mamy, i to jest ta sztuka z gumką, celowo skupiać się na pozytywnych emocjach. Trzeba się nauczyć częściej myśleć pozytywnie niż negatywnie. Znaczy myśleć w ogóle trzeba bez przerwy pozytywnie, ale najpierw trzeba negatywne myśli z głowy wyrzucić, zrobić miejsce, opróżnić mózg, tutaj ta góra, to były negatywne, wywalić to, co jest negatywne, wytrenować to, jedno po drugim, jedno po drugim, jedno po drugim. Pamiętacie o tych kolejnach umysłowych, tak? Kolejne myślowe. Myślimy negatywnie, to coraz częściej negatywnie myślimy, pozytywnie, to coraz częściej pozytywnie, negatywizm zapominamy. Celowo skupiamy się na pozytywnych emocjach, celowo. Tak? Celowo słuchamy dobrych wiadomości, celowo rozmawiamy z pozytywnymi ludźmi, celowo zastanawiamy się nad pozytywnymi problemami i zmuszamy się do rozwiązywania tego. I trzeba zmienić środowisko. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba być z kimś, trzeba być wśród ludzi podobnie myślących, trzeba być wśród ludzi pozytywnych. Dlatego, że jeżeli jeden będzie pozytywny i naokoło będą sami negatywni, to Zimbardo to pokazał. To lipa. To będziemy za chwileczkę negatywni, ponieważ przesiąkniemy ten myl. Każdy to jest... Wszyscy wiedzą, tak? Jesteśmy jakimś uśrednieniem 5-6 osób, z którymi najczęściej bywamy. Coś od nich przejmujemy, nawet nie wiedząc. To jakiś ruch, tak? To coś. Pamiętacie, że jeżeli dwie osoby rozmawiają ze sobą, jeden założy ręce, drugi naprzeciwko założy ręce. Jeden położy nogę na nogę, drugi położy nogę na nogę, tak? Więc tak to po prostu działa. Czyli zmienić środowisko i chcę Wam powiedzieć, bo przecież Wy wiecie, że ja jestem w biznesie sieciowym, nie jestem coachem biznesu sieciowego. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Czemu ja uważam, że biznes sieciowy jest dobry? Nie ma znaczenia z jaką firmą. Zawsze są dobre produkty. Dlatego, że w biznesie sieciowym mądrym, ja dzisiaj na ten temat znów jakiś film nagrywałem, zawsze pracuje się nad rozbudową ludzi. Uczymy ludzi, żeby wyciągali z siebie to, co w nich jest operatywne, dobre, wzmacniamy to. Uczymy ich działać zespołowo, gdzie wzajemnie uzupełniają swoje własne cechy. I nawet jeżeli ci ludzie nie zrobią jakiegoś dużego biznesu, to ja to widziałam wielokrotnie, oni się zmieniają. Tak, poziom zaradności się u nich zmienia. Poziom takiego patrzenia z optymizmem, ale i poziom zaradności, szukania rozwiązań, że oni sobie świetnie gdzieś radzić zaczynają. Więc powiem Wam tak, w tym czasie, który w tej chwili jest takim jakimś bardzo dziwnym, no kurczę, blada. No my musimy zacząć dbać o to, co mamy tutaj między uszami, bardzo mocno, poprzez kontrolowanie tego, poprzez rozbudowywanie tego, co trzeba rozbudowywać, czyli operatywności, optymizmu, wiary w siebie, umiejętności współpracy i celowo wyrzucać te wszystkie historie, które są Ja nigdy nie chcę politykować, ale dzisiaj Ilona Łebkowska napisała jedną genialną rzecz do jednej z naszych partii opozycyjnych. Mówię, no gdzie wy jesteście w tym momencie? Aha, nie chcę wam się pokazać, bo co? Bo teraz, tak jakby chcieliście rządzić, to ewentualnie tego bałaganu nie chcecie przejąć, bo trzeba będzie zapierniczać. No to ja was pozdrawiam, tak? Rozumiecie? I bardzo dużo prawdy w tym jest. Czyli tak naprawdę chodzi o jedną rzecz,
żebyśmy zaczęli wszyscy pracować nad sobą, znaczy każdy nad sobą, i jeżeli jest możliwość komunikowania się, to pozytywnie, ludzie niech się komunikują, niech się wzmacniają pozytywnie. A wszystko, co negatywne, mówimy, no bardzo przepraszam, może za gdzieś w przyszłym roku pogadamy, ja w tej chwili akurat mam co innego na głowie, wsio, nie wykłócamy się, żadnej energii, tak? To, co wam powiedziałem, jedna z wielkich lekcji, które w życiu dostałem od bardzo mądrego człowieka, mojego serdecznego kolegi już nieżyjącego, kiedy ktoś go atakował, on robił i to było wszystko, koniec, żadnej odpowiedzi, głupio się uśmiechał, znaczy głupio, tak, głupkowato, na zasadzie, czego się czepiasz, palancie, tak? Wzruszał ramionami i było po wszystkim. Uciekamy z negatywizmu, idziemy w stronę pozytywizmu, kupujemy sobie wszyscy, to jest moja rekomendacja dla was, Martin Peter Seligman, to trzeba będzie na Allegro znaleźć, tego nie ma nigdzie, Bezradność wyuczona, książka lepsza niż najlepszy kryminał, nieprawdopodobna. W tej książce znajdziecie również, jak oni sprawdzali, kto prezydentem zostanie, oni sprawdzali sposób myślenia sportowców, która drużyna wygra, która nie wygra, na kogo będą głosować, no po prostu cuda na kiju, mowa ciała. Książka jest absolutnie rewelacyjna. Klub nie narzekamy, tak. Klub nie narzekamy, ale jednocześnie klub... Klub szukamy rozwiązań, klub rozwijamy się. No, plus nie narzekamy. Słuchajcie, i jest jeszcze jedno pytanie ode mnie. Ciekaw jestem. Pamiętacie, umawialiśmy się na to, że zaczynamy troszeczkę pracować nad naszym mózgiem i praworęcznie myją zęby lewą ręką. I jakieś tam różne inne rzeczy możecie zacząć pisać lewą ręką, jeżeli pisaliście prawą, tak? Róbcie rzeczy niewygodne. Weźcie kolejna niewygodna rzecz, weźcie jutro, jak będziecie jeść, odwrotnie widelec i nóż. Musimy trenować to, co mamy tutaj. Nawet nie podejrzewacie, jak gigantyczną moc sprawczą, twórczą, pozytywną i jak gigantyczną moc destrukcyjną to ma. To wszystko jest w naszych rękach i w naszej głowie i możemy tym zarządzać, kiedy uświadomimy sobie, że to my wybieramy sposób myślenia i poprzez zmianę sposobu myślenia wpływamy na wszystko, co dzieje się w naszym życiu, bo za sposobem myślenia idą decyzje. Mam nadzieję, że zrozumieliśmy. Dana napisała motywujące słowa, tak będą postępować. Tak trzeba, Danusz. Tak? Po prostu trzeba, bo jeżeli my sami nie majstrujemy przy swojej głowie, no to wiesz, to przyjdą najróżniejsi, tacy najmądrzejsi na świecie i będą majstrować. Haha, nie chcesz wiedzieć, jak umyłam zęby, lusterko widziała. Super! Super, to o to chodzi. Rozumiesz, to jest niewygodne, a jednocześnie posłuchaj, są rzeczy, popatrz, patrz, jakie to jest szalone. Nie jesteśmy w stanie umyć zębów drugą ręką, nie? Niewygodne jest. Ale jeżeli jesteśmy pianistą, czy jakikolwiek instrument, gdzie potrzebna jest jedna i druga ręka, to te ręce zapierniczają, obydwie. A tutaj nagle jest nie tak. Tak, bo to jest niewytrenowane i różne ośrodki mózgowe tym rządzą i my musimy uruchamiać cały mózg. Cały, robiąc rzeczy dziwaczne i rzucając mózgowi wyzwania. Dzisiaj co prawda nie o tym było, dzisiaj było o tym, jak nie wpadać w bezradność wyuczoną, co ta bezradność może z nami robić, skąd się bierze, tak? Zachęta do kupienia książki, a teraz idziemy wszyscy odpoczywać, bo jutro jest cudowny dzień. Jutro jest absolutnie rewelacyjny dzień. Jutro rano popatrzycie w lustro, myjąc zęby odwrotną ręką, czesząc się odwrotną. Dziewczyny, chrzanić zęby. Wy jutro makijaż zróbcie odwrotną ręką. I to o to chodzi w tym wszystkim. Popróbujcie, potem zróbcie zdjęcie i przyślijcie, co? To dopiero będzie bardzo fajna historia. Grażyna napisała, musimy Mareczku, chcemy, dziękujemy, wszystkiego najlepszego nam wszystkim. Naprawdę jesteśmy fajni ludzie, mówię wam. I ważne, że sobie pozytywny nastrój wszyscy dajemy, sobie różne fajne, ciekawe rzeczy mówimy. Szanuję was bardzo, bardzo, bardzo. Do miłego zobaczenia za tydzień. A ci, którzy myślą czasami o MLM i wiedzą, chcą poszpiegować, co ja robię, to w czwartek
na innym kanale porozmawiamy, dobra? A teraz jeszcze raz najlepszego, bądźmy zdrowi. U mnie z czesaniem to pikuś, Roman, u mnie też. Niestety. Ale może spróbujemy pomalować rzęsy, tylko jest szansa, że sobie oczy wydłubiemy i będzie mało... Tak. Okej. Mój szacunek do Was. Dla Was. Jeżeli uważacie, że to jest ciekawy film, to po prostu udostępniajcie. Udostępniajcie i rozmawiajcie ze swoimi znajomymi. Zamiast chodzić do przodu, chodźmy do tyłu, na przykład. Oczywiście, że tak. Dużo jest takich różnych. Ja myślę, że można było w Google'ach znaleźć różne tego typu ćwiczenia. Chciałem podpowiedzieć jedną rzecz. Pokazujcie ten film ludziom, których znacie. Posyłajcie to dalej, tylko posyłajcie to z komentarzami, zadajcie jakieś pytanie. Makijaż łatwiej jak zęby, proszę bardzo. Nie wiedziałem nawet. Słuchajcie, zadawajcie pytanie, wysyłam Ci coś, chcę, żebyś to obejrzał, ale i rozmawiajcie z nimi. Pamiętajcie, że rozmowa z ludźmi na taki temat to jest jednocześnie przeprogramowywanie samego siebie, bo my analizujemy coś, tak? Zmuszamy się, jest dużo prościej to w ten sposób zrobić, niż monolog w głowie toczyć sam z sobą. Tak jest się ciężko pokłócić samemu z sobą, a to jest fajne. Róbmy rzeczy nietypowe. Cześć Beatko, pozdrawiam Cię bardzo pięknie. Kończymy. Film zostaje w mojej lęcie, to jest po rosyjsku, czyli gdzie? Na moim wallu, na mojej ścianie zostaje ten film. Super wieczoru, dobrych snów. Ruscy mówią spokojnej nocy. Paka, paka, do widzenia.